Cześć Łukasz, Konopie.info.pl. Jesteśmy w Poznaniu w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Ja mam przyjemność właśnie rozmawiać z profesorem Jerzym Mańkowskim, który jest tutaj profesorem w Instytucie. Także na początek prosiłbym opisać krótko, czym się Pan zajmuje tutaj. Działalność w Instytucie jest jak gdyby ogniwem pośrednim pomiędzy częścią rolniczą, a później wytwarzaniem już gotowych wyrobów. Nasze zadanie jest pozyskanie jak największej ilości, jak najlepszego surowca, odpowiedniego przygotowanie przerób w takim kierunku, ażeby uzyskać jak najwięcej dobrego włókna, bo takie włókno jedynie może dać dobrą cenę na rynku, a również z takiego włókna możemy uzyskać później dobre wyroby włókiennicze. I na czym polega taki przerób włókna i też od czego zależy jakość tego włókna? Jakość włókna jest bardzo ważna, tak jak wspomnieliśmy, ponieważ zależy później jego rynkowa wartość. Wychodzimy początkowo z łodyg, które są uprawiane, które w wyniku zbioru, koszenia zostają wyłożone na polu. Pierwszy proces to jest proces roszenia, czyli odklejania włókna od drewnika. Tak jak Państwo na pewno wiedzą i w uproszczeniu mówiąc, łodyga konopi to jest taka rura, na której ułożone są wiązki łyka, które transportują wodę i związki mineralne, odżywiając roślinę. A później po skoszeniu to jest właśnie to nasze włókno, które stanowi wartość technologiczną. I aby oddzielić łatwo to włókno, stosujemy procesy roszenia. Są to procesy biologiczne, gdzie głównie udział biorą mikroorganizmy grzybowe i bakteryjne, które też najprościej mówiąc zjadają pektyny, czyli te kleje roślinne, które łączą ze sobą włókno i drewnik. Odklejone włókno od drewnika w procesach później mechanicznej obróbki bardzo łatwo się oddziela. Dzięki temu to włókno jest później czyste, podzielne i można uzyskać z niego wysokiej jakości surowiec. Procesy te mechanicznego przerobu mają za zadanie w pierwszej kolejności połamanie struktury łodygi, czyli procesy międlenia, a następnie oddzielanie poprzez trzepanie. Trzepanie pozwala oddzielić nam właśnie zanieczyszczenia, paździerze, cząstki drewna, resztki właśnie części korowych, łodygi, tak aby uzyskać właśnie wysokiej jakości włókno. W wyniku przerobu możemy uzyskać różne rodzaje, różne postaci włókna. Najcenniejszym i najlepszym włóknem jest włókno długie, które później stanowi cenny surowiec dla produkcji przędz, a w dalszej kolejności wyrobów tkackich czy dziewiarskich. Niższej jakości jest włókno krótkie, które powstaje właśnie w czasie mechanicznego przerobu. Tasiemki włókna w miejscach zwężeń, osłabień po prostu pękają. I wtedy uzyskujemy włókno krótkie. Ale włókno krótkie nie jest odpadem, jest również pełnowartościowym surowcem, które może być wykorzystane również do produkcji wyrobów tekstylnych, ale już niższej jakości. Będą to wyroby grubsze, techniczne. Ale poza tym włókno może być wykorzystane w produkcji różnego rodzaju włóknin, czy to ocieplających, wygłuszających. Również włókno jest doskonałym surowcem do produkcji materiałów kompozytowych, które coraz częściej stosuje się szczególnie w przemyśle samochodowym. Również włókno może być dobrym surowcem alternatywnym dla produkcji np. masy celulozowo-papierniczej i później papieru. Papier uzyskiwany właśnie z włókna konopnego posiada znacznie lepsze właściwości niż papier wykonany z drewna i również tego drewna możemy więcej tej masy celulozowej możemy uzyskać więcej z włókna konopnego niż z drewna. Właśnie chciałem tutaj dopytać, bo też słyszałem o czymś takim, że były badania przez chyba 20 lat gdzieś prowadzone, które mówią, że jest na przykład z hektara lasu i konopi, które tam były regularnie uprawiane, można jakby z tych konopi można 4 razy więcej tej masy papierniczej uzyskać niż z drewna. Czy to prawda? Może nie 4 razy więcej, ale ponad 2,5 razy więcej, czyli blisko 3 razy. Z czego to wynika? No, gdyby podejść do tego tak w stosunku 1:1, no to gdzie hektar konopi i gdzie hektar lasu? Ale proszę wziąć pod uwagę, że las musi rosnąć 70 lat. Taki jest wiek drewna, które jest wycinane do produkcji papieru. Więc jeżeli teraz ten hektar konopi uprawialibyśmy przez 70 lat, to po prostu masa, którą uzyskamy przez 70 lat uprawy konopi, no i tego lasu, który musiał rosnąć 70 lat, to wtedy rzeczywiście ta masa jest tylokrotnie większa. Podkreślić należy również to, że z włókna uzyskujemy wyższej jakości papier. Z drewna nie wykonamy na przykład papieru biblijnego, cienkich bibułek. Bibułki papierosowe są wykonywane właśnie z masy, z włókna konopnego. Nie produkuje się tego niestety w Polsce, ale sporo konopi uprawia się właśnie we Francji, Hiszpanii i tam ta produkcja przeznaczona jest właśnie do wyrobu papierów, bibułek papierosowych. Też dla ciekawostki należy wspomnieć, że również papiery banknotowe, banknoty są wzmacniane włóknem konopnym. Dzięki temu uzyskują one większą trwałość, wytrzymałość i mogą dłużej egzystować w obiegu. Przy okazji właśnie produkcji konopi i pozyskania włókna mamy pozostałość, tak? Taki odpad. Czy to się marnuje, czy można tego użyć? Tak jak wspomniałem Państwu, budowa łodygi, no to jest rura drewniana, na której ułożony jest łyk. I teraz w czasie procesu mechanicznego przerobu uzyskujemy włókno. Ale drewnik również pozostaje. Proporcje tych składników są mniej więcej 30% to jest włókno, 70% drewnik. Czyli jednak sporo, prawda, tej masy jest do wykorzystania. Chcę Państwa uspokoić, że ten drewnik to nie jest odpad, tylko może być również produktem gospodarczym. Uzyskany drewnik może być kiedyś, powiem może najpierw historycznie, kiedyś były produkowane płyty paździerzowe. Wiele mebli, które znajdowały się w domach naszych rodziców, były wyprodukowane właśnie z paździerzy, między innymi konopnych. No niestety z uwagi na spadek areału uprawy konopi, bo chciałem Państwu powiedzieć, że w latach 70. ubiegłego wieku w Polsce uprawiane było około 30 000 hektarów, a dzisiaj tych hektarów mamy może 2–3 tysiące, więc jest znaczny spadek. I dlatego też przemysł meblowy no, przestał się interesować, ponieważ jest to za mała ilość, aby produkować te płyty. Może kiedyś wrócimy do większych areałów uprawy konopi i wtedy ten kierunek również będzie interesujący dla wytwórców. Co dzisiaj robimy z paździerzami? Dzisiaj paździerze no, mogą być wykorzystywane w różnych kierunkach. Jednym z kierunków, nad którymi również nasz Instytut prowadził badania, no, to jest budownictwo. Bardzo powszechne, może nie jest jeszcze tak bardzo rozpowszechnione, ale coraz częściej spotykamy domy, które są wyprodukowane ze spoiwa wapiennego i właśnie z paździerzy konopnych. Uzyskujemy trwałe, ale przede wszystkim bardzo ciepłe budynki. W tej technologii budynki charakteryzują się właśnie wysoką ciepłochronnością. Grubość ściany może być mniejsza niż w tradycyjnym budownictwie, a efekt jest podobny. Do tego, co jeszcze należy dodać? Oczywiście, mimo że te paździerze są drewnem, ale w tym wapnie uzyskujemy produkt niepalny. Taki budynek jest niepalny, takie badania były prowadzone i mogę zagwarantować, że nie ulegnie on spaleniu. Co jeszcze jest ważnego? Taka ściana zrobiona właśnie z paździerzy konopnych i z wapna bardzo łatwo transpiruje wilgoć na zewnątrz. Także w domu nie będziemy mieli mokrych ścian, nie będziemy mieli i oczywiście nie będziemy mieli grzybów, ponieważ wapno chroni przed rozwojem grzybów. Także to budownictwo jest naprawdę, myślę, bardzo przyszłościowe i rozwojowe. No o tym już też niejednokrotnie pisaliśmy, także w innych artykułach można sobie poszukać informacji o zaletach domów z konopi, to tutaj wiemy. Paździerz, no, można też wykorzystać na przykład, że on w połączeniu z wapnem jest niepalny, ale generalnie jest palny, na przykład na brykiet można, na oleje opałowe, także tutaj zastosowań tego tak zwanego odpadu jest... Można zbrykietować, tak jak pan wspomniał, pan redaktor, i możemy uzyskać, no może nie tak wysokoenergetyczne paliwo jak węgiel, ale chyba 18 gigajuli z kilograma możemy. Tutaj też być wartość opałowa. A też chciałem państwa zainteresować, też Instytut prowadził badania nad wykorzystaniem paździerzy jako alternatywnego podłoża do produkcji grzybów. Na przykład grzyby boczniaki, prowadziliśmy takie badania, hodowane właśnie na podłożu z paździerzy plonują lepiej niż na słomie zbożowej. No a dlaczego? No bo niestety, ale dzisiaj słoma zbożowa jest w wysokim stopniu porażona chorobami grzybowymi. Zboże jest kilkakrotnie pryskane właśnie na choroby grzybowe. Taką słomę trzeba specjalnie przygotowywać. Trzeba ją w wysokim temperaturze parą dezynfekować. Natomiast paździerze są gotowym surowcem, który można właśnie w tej hodowli wykorzystać. I tutaj właśnie w naszym zakładzie doświadczalnym w Lenkon w Stęszewie jest spółdzielnia, która produkuje boczniaki i zaopatruje się w tego rodzaju właśnie surowiec i z dobrymi efektami dla obu stron. Dobrze, teraz wróćmy może na chwilę do tego włókna. Jakich maszyn trzeba użyć i jaka jest cena? To znaczy, czy taki na przykład rolnik, przedsiębiorca mógłby sobie postawić taki zakład przetwórczy na swoim podwórku? No jest to bardzo trudna sprawa, jeżeli mamy rolnika indywidualnego, który chciałby sam w pojedynkę taki zakład zbudować. Są to bardzo już w tej chwili zaawansowane technologie i maszyny, które przetwarzają, no nie są tanie. Budowa takiego zakładu myślę, że bardziej byłaby łatwiejsza dla grupy rolników, którzy stworzyliby jakąś spółdzielnię i razem budowali, tym bardziej, że Ministerstwo Rolnictwa przewiduje wsparcie takich powstających grup producenckich i myślę, że mogliby sporo środków na ten cel uzyskać. Powiem tylko, jeżeli chodzi o koszty, maszyna do produkcji, do przerobu na przykład konopi i uzyskania włókna długiego, tak zwana turbina. W Polsce tego się nie produkuje. Na zachodzie cena takiego urządzenia to jest około 2 milionów euro. A takich maszyn trzeba byłoby mieć kilkanaście, ażeby stworzyć dobry zakład, który mógłby na rynku właśnie zaistnieć. Czyli takie zakłady nie istnieją w Polsce w ogóle? Takich zakładów w Polsce nie ma za dużo i nie ma ich za dużo w Europie. Ponieważ praca przy przerobie właśnie tych surowców włóknistych jest bardzo pracochłonna, a przy tym bardzo trudna, bardzo brudna też bym powiedział, ponieważ przy przerobie bardzo dużo kurzu powstaje, więc jest to trudna praca. Tych zakładów nie ma. Były kiedyś na zachodzie Europy, ale one stosunkowo zostały przeniesione w inne rejony. Ale chyba jest jakiś jeden w Polsce, który tam przetwarza na... W Polsce jest właśnie nasz zakład doświadczalny Lenkon w Stęszewie, który zajmuje się przetwarzaniem konopi. No, ma tam różne rodzaje maszyn i może produkować, w tej chwili właśnie prowadzimy próby w uzyskaniu dobrej jakości włókna długiego, z którego można by wyprodukować przędzę, a później wyroby konopne, no, które są w tej chwili poszukiwane na rynku. ale również posiada maszyny do dekortykacji, czyli przerobu takiego surowca na zielono, bez tych procesów roszenia, o których mówiliśmy wcześniej. Ale takie włókno to nadaje się głównie właśnie na produkcję papieru. No czyli póki co musimy ten materiał na ubrania, przynajmniej taki nie do zastosowań technicznych, sprowadzać po prostu z zagranicy. No w tej chwili jest taki okres przejściowy, że nie produkuje się w Polsce tych tkanin konopnych, ale tak jak wspomniałem, Instytut pracuje nad tą technologią, pracuje nad uzyskaniem wysokiej jakości włókna długiego, no i przy współpracy z zakładami Safilin, które znajdują się w północnej części Polski, no wyprodukowaliśmy wstępne partie takiej przędzy, więc jakby jest tam pierwszy promyczek, że uda się to. Natomiast jeżeli chodzi o Europę, no są zakłady przetwórcze we Francji, w Hiszpanii, ale tak jak wspomniałem, raczej tam jest przetwarzanie włókna na papier. No Rumunia jeszcze zajmuje się tekstylnym wykorzystaniem konopi. A tak myślę, że później no to właśnie już Chiny i tam po prostu produkcja różnych wyrobów z konopi. Jeszcze na koniec tylko gdybym mógł wspomnieć, jakie odmiany się najbardziej nadają do wykorzystania właśnie na włókno. Jeżeli chodzi o uprawę konopi na włókno, no to poleciłbym rolnikom tą tradycyjną odmianę konopi białobrzeskie. Jest ona w tej chwili najbardziej rozpowszechniona. No ale poza tym Instytut ma również inne odmiany, które nadają się na produkcję włókna. Może być to beniko, tygra. Jeżeli powiedzieć o nowościach, to w ostatnich latach Instytut wyhodował nową odmianę, z tym, że są to konopie bardziej właśnie do uprawy nasiennej, oleistej. Jest to odmiana Henola, która no jeszcze jest przez Instytut sprawdzana i powinna w najbliższym okresie znaleźć się na rynku. Dobrze, no nic, dziękuję panu bardzo za rozmowę, a państwa zachęcam do zainteresowania się tematem, gdyż no, włókno i materiały pozyskane z włókna są nam wszystkim potrzebne po prostu. Także... Powiem, że konopie, podobnie jak len, no, to jest roślina bardzo uniwersalna, która potrafi człowieka ubrać, wyleczyć, właśnie schronić, czyli pozwolić mu zamieszkać, wyżywić. Są różne aspekty tej rośliny, także myślę, że dobrze, że wracamy do uprawy konopi w Polsce, bo ta monokultura zbóż jest już w tej chwili bardzo duża, a ta bioróżnorodność na polach na pewno nam się przyda. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.